Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ostatnio mówiłem o modlitwie przed spowiedzią świętą, która jest bardzo ważna. Dzisiaj powiem o rachunku sumienia. Jest to pierwszy warunek dobrej spowiedzi świętej, a więc by spowiedź była dobra, musimy dobrze przeprowadzić rachunek sumienia. By on był dobry i owocny, musimy znaleźć dla niego czas i miejsce odpowiednie. Czas dla Pana Boga i miejsce, by przeprowadzić rachunek nad naszym sumieniem, nad grzechami. I pierwsze, co powinniśmy uczynić, to skupić się na Panu Bogu, że stajemy w Jego obecności, nie na własnych grzechach, ale na obecności Bożej, że oto stajemy przed Panem Bogiem, przed Jego obliczem, by zdać sprawę ze swoich grzechów, ze swojego życia. Musimy uspokoić. Aby obejrzeć więcej, obserwuj Nauki Katolickie.